Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Ze mną jak zwykle jest Bartosz Szudzichowski. a z nami jest Oskar Poloczek. Standardowo porozmawiamy sobie o wydarzeniach z minionego e, tygodnia. No i wiadomo, transfery, dużo się wydarzyło, kolejna afera w PZP nie jest. E, no Generalnie trochę się wydarzyło. Oczywiście od początku zachęcamy Was do subskrybowania i łapkowania tego filmu e, oraz do wspierania naszego kanału, e, żebyśmy mogli się dalej. Rozwijać w takim tempie, w jakim to robimy w tym momencie. Także jak najbardziej zapraszamy do oglądania. No i już zaczynamy sobie od razu od afery w PZP. Nie premiowa. Nie premiowa tym razem. Nie żadna tam nie wiem kolejna, gdzie udział mają piłkarze. Tym razem nie. Tym razem jest to jak najbardziej w związku samym w sobie. No i generalnie sytuacja przedstawia się tak. Mirosław Stasiak, czyli gość, który kupował sobie miejsce w składach drużyn jako piłkarz za to, że jego nazwisko było jakby w nazwie drużyny, po prostu ustawiał do tego mecze dodatkowo, wiadomo z czym to się je, no nie? No śliski facet. No tak, generalnie postawiony chyba 30 zarzutów ze względu na korupcję, no i on został zaproszony na mecz Reprezentacji Polski z Mołdawią w Kiszyniowie. I przez niego przegraliśmy. E, pewnie, pewnie, chyba że ustawił to spotkanie, to prawda. E, ale zmierzam do tego, że e, to znaczy zmierzam do tego. PZPM wystosował oświadczenie, w którym w skrócie, generalnie, e, jakby sam się nie przyznaje do tego, że zaprosił e, tego, tego człowieka na mecz, tylko był to ktoś ze sponsorów nie wymienia konkretnie kto ale sponsorzy już na tą chwilę to znaczy na tą chwilę to jest stan na godzinę 11:06 może sprawdzę akurat może jest coś nowego STS Inpost Osi Orlen Timberkler Merlę i Biedronka i też Tarczyński do którego zaraz Imy. przejdziemy Imy. zaprzeczyli że to oni byli zostały zostało tak naprawdę pięć firm jest, jest to Insury Staropolanka Tyskie, Fakro i Rent 99. Jest możliwe, że to oni, bo oni do tej pory nie zaprzeczyli. Eee, a Tarczyński sam sobie e, od razu powiedział, że e, jeżeli tak PZPN załatwia sprawy, no to my zrywamy w ogóle umowę. Oczywiście wypełnią to do końca co jest, ale z prawnikami dyskutują, będą dyskutować o tym, czy e, da się to zakończyć szybciej. I bardzo dobrze. Ten futbol, nie dość, że w, nasi piłkarze grają bardzo słabo. Bardzo słabo to jest mało powiedziane. I znowu dzieją się lata, lata świetne, czyli Grzegorz lato powraca. No tak, generalnie Te czasy takie powracają. czasy leśnych dziadków, nie? Tak, brudne, brudne sprawy są w tym PZP, nie? Znowu to wraca. Nie zdziwię się Zara, że będzie jeszcze gorzej. Może być jeszcze większa afera. No tak, to na pewno. Szukam jeszcze właśnie czy, czegoś nowego, czy, czy jest coś taka informacja. Nie, na razie nie ma. E Aha, tyskie też jest mało prawdopodobne. Alior Bank też jest mało prawdopodobny jeszcze z tym, że, że to oni byli. No ale jednak te właśnie pięć... A może któryś z piłkarzy? Wiesz, co też była kolejna afera jeszcze z tym Jackiem Jaroszewskim, chyba tak, tak się nazywa. I Krychowiakiem. I Krychowiakiem, że tam oni się coś tam w biznesowych sprawach można Ta. powiedzieć pokłócili. Także w zasadzie w tygodniu dwie afery takie konkretne Ta. w pzpn nie. Dobrze, no, że nie ma teraz kadry, bo zaraz by kolejna afera. Tak, powożyły. zaraz by była kolejna afera, to prawda. No generalnie wygląda no naprawdę bardzo źle i trzeba przyznać, bo fakt jest taki, że na pewno e, w momencie, gdy prezesem był Zbigniew Boniek, e, no to do pewnych afer mogłoby dojść na pewno. W sensie, ale, ale wiesz, nie były to na takie... pewno działy się też złe rzeczy, nie? Ale nie były takie afery jak teraz. Na, na, nawet nie o to chodzi. Po prostu były u, ukrócane bardzo. ukracane. No, tak. Ukróco, zostały bardzo szybko ukrócone wtedy, tak? No, a nie jak teraz. E, a teraz za Cezarego Kuleszy, no to faktycznie. Jedynie, co też fajną taką opinię przeczytałem, że e, odróżnia... To chyba Paweł Gołaszewski napisał, że... E, Paweł Gołaszewski? Albo, no, po, załóżmy. Nie, nie, nie pamiętam teraz, nie chcę też dokładnie przekręcić, ale że e, jedyne, co odróżnia... E, Rządy Grzegorza Laty od rządów Cezarego Kuleszy w tym momencie, bo poziom piłkarski też niewiele się różni, tak? Eee, obecnie przynajmniej. I powiem Ci, że może być nawet i teraz, i igorzy No, wtedy na Euro, wiesz, weszliśmy, I wiesz tylko z jakiego wtedy, rokuodu, nie? Tylko wtedy, jako mieliśmy ekipę, jaką teraz Tak, mogę. no tak, to prawda. Ale no to jedyne co odróżnia to to, że garnitury są ładniejsze i wiesz, i, i to tyle w zasadzie. No nowo nowocześnie jest bardziej u nas Tak, teraz no tak, no ale nie bez powodu, tak 10 lat minęło, no więc tak. jakby. Świat idzie, idzie w stronę no technologii, wszystko jest nowsze, ale no jak zwykle u nas jest burdel, nie dość, że z premiami były, a jaka afera i to ile się ciągła. Mhm, dokładnie. Teraz jest afera koperkowa z jakimś Stasiakiem ze śliskim koperkowa. człowiekiem tutaj afery są z kierowiakiem i z tym doktorem reprezentacji Polski. Więc czekamy no, generalnie dalej. Generalnie chodzi o to, że afera goni aferę i no, wygląda to po prostu dramatycznie. Jeżeli, wiadomo, pewnie w innych y, związkach piłkarskich Zarab na całym świecie... będzie afera glutenowa. Też jest podobnie, ale no... To po prostu źle wygląda, tak? Naprawdę był spokój w momencie, kiedy... A, i jeszcze kolejna sprawa. Yy... Teraz y, nie będzie punktów za e, też w PZP, nie? Oczywiście o to mi chodzi. Zostało przegłosowane, e, że Pro Junior System, wiesz, tam są grube tak. pieniądze dosyć, też idą nie i nie będą punktowani zawodnicy za, za występy na młodzieżowych mistrzostwach świata. Mhm. No, wiadomo, jest to przepis jak najbardziej pod raków częstochowa, bo raków częstochowa żadnego e, nie wprowadził, nie wprowadził żadnego wychowanka swojego. E, no i tutaj właśnie jest oburzenie też spore, że no. Ale można powiedzieć, że raków. No, dlatego bo mówię, yy... raków, raków częstochowa generalnie trzęsie Polskim Związkiem Piłkarskim też. E, no i też trochę to nie powinno tak być, chyba nie? Nie, bo trzeba po prostu dużych zmian. Niektóre osoby trzeba pożegnać. Protekcja goni protekcję w tym związku. Czarek Kulesza bierze swoich osoby. Zna się dobrze z tym Cyganem i to wszystko idzie w złą stronę. Wracamy do lat laty. Zamiast my iść do przodu i piłkarsko i w PZP nie, to my się cofamy. Nie powiem do kogo, bo nie można tego powiedzieć. No tak, no tak, no ale faktycznie wygląda to po prostu bardzo źle i przykro się na to patrzy, bo wiadomo, no to jest jednak drużyna najważniejsza w kraju, nie? To jest najważniejsza drużyna, najważniejsza... Najwięcej najważniejsze... ładowane pieniędzy w nich są. Też, no po prostu generalnie Football jest to... Futbol jest najbardziej rzecz... popularny. No tak, po Polsce. prostu to jest taki najbar... największy materiał wystawowy ale na całym czego świecie. To się zaczyna. To się wszystko zaczyna od Kuleszy, od Michniewiczów. Od Sołzów i od tych wszystkich Santosów, teraz. Nie dość, że piłka nie idzie dobrze. Z Mołdawią przegrywamy. Z Czechami baty. Afera I te, i, premiowa. Afer, afera afera premi... 711. Afera, afera ten. Krychowiakowa. Yy, afera Tarczyńskiego teraz z tym, yy, jak on miał? Z Stasiakiem. Z tasiakiem. No jeszcze więcej chcemy tych afer. Przykro, naprawdę przykro się na to patrzy. I nawet z jednej strony wiesz, Ale jest... jeśli Tarczyński jest chętny. Chętnie możecie się zgłosić do mnie. Macie bardzo dobre kawalerzy. tak. Polecam. Te cienkie wolisz, czy te grube? A, co wpadnie, to wpadnie. A roślinne? Nie, 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 żaden roślinny. Okej, okay, dobra. Wieprzowina. Y Chyba wydaje mi się starczy o tym w PZP-nie, bo to mówię, to, to jest nawet można powiedzieć trochę śmiech przez łzy takie, naprawdę, bo to smutno się na to patrzy, wiadomo, jak już coś jest z tego tak dużo, to, to naprawdę to już się robi po prostu śmieszne, ale to faktycznie jest normalnie śmiech przez łzy, bo tu. A jeszcze nie skończył się tydzień. A jeszcze nie skończył się tydzień, dokładnie. Tu jeszcze może wypłynąć tyle rzeczy, że to w ogóle jest nieprawdopodobne. Zobaczymy, słuchaj, może rzeczywiście jakiś sponsor. Tylko właśnie chodzi o to, że przecież oni normalnie te listy mają, są wysyłane, tak? Dlaczego nie można powiedzieć konkretnie, on został zaproszony, nie zostało to do dopilnowane? Przepraszamy, z firmą się A dogadamy. A zostały spalone już te listy? Tak, spalone. No wiesz co, po prostu nie wiem, aż... To cofamy się do lat komunistycznych już niedługo. Będziemy się tak z naszą, naszą piłką, chociaż wtedy w latach 80. -tych, 70. -tych, to nasz futbol stał na dobrym poziomie piłkarskim. Tak, to prawda. piłkarsko było bardzo wysoko. Zdobywaliśmy, te kluby też grały dobrze w europejskich rozgrywkach, byliśmy jakimś tam mocnym członem w tej Europie. No słuchaj, w pewnym momencie to byliśmy przecież wicemistrzami świata, tak? No, a teraz jesteśmy nikim. Jesteśmy pośmiewiskiem w Europie i na świecie. No, mając Lewandowskiego, Zielińskiego i tak dalej, pewnie tak. To prawda. Yy, a Tak, tak, aha, myślałem, że coś do nich, ten, że yy, dobrzy są chłopaki. Nie, chodzi mi o to, że jak świat na to patrzy, tak? A, no Zobacz, tak. że mamy Lewandowskiego, Zielińskiego, Szczęsnego, takich zawodników, a robimy taką popelinę, tak? Wiesz, to myślę, że też nie od nich zależy. To, co się Oczywiście, dzieje... Oczywiście, ale wiesz, yy, można też Bierzemy... z drugiej strony popatrzeć, że Norwegia z Dodegardem i z Haalandem na przykład też nie awansuje gdzieś tam, nie? Ja myślę, że oni mają większy potencjał niż my. Potencjał pewnie tak. No I bo, lepszych zawodników wiesz. mają, myślę, że na. No tak. Napastnik lepszy. Haland jest lepszy od Lewandowskiego obecnie. Odegardy, no można porównywać po tym sezonie do Zielińskiego. Bardzo zbliżony, no, ale jak popatrzymy na resztę zawodników, to ci zawodnicy, jeśli grają w kadrze, to grają dobrze. Środkowi obrońcy. Ale pa, ile z tych zawodników z Norwegii, z tego Bodo-Glimt, idzie dalej. A najczęściej ci nasi. Yy... No, nie będę mówił, ale słabsi zawodnicy idą i przepadają na części w tych ligach. No tak, no zdarza się tak. Albo prawda. wybory ale mamy są przykłady, takie wiesz. drastyczne. Yy... Jan Bednarek. <laughs> Ciekawe jest, czy on się utrzyma faktycznie gdzieś tam na tym poziomie, nie? No nie wiem, no, to, to Nie samo, ma w ogóle plotek też na ten temat. To samo Sebastian Szymański, co? Idzie do tej Fennerbacza. No, Seba a, ale to może od razu przejdziemy sobie do Szymańskiego Szymański. Około 10 milionów euro tam jest chyba, nie? I tak, i nie wiem... Dla Legii, do Legii w ogóle wpadnie milion około milion, milion pięćset tysięcy no, tam, teraz. No to milion 400. Około półtora 80, miliona. Tomasz Wodarczyk to dokładnie. Około wyliczał. półtora Ale oko, miliona. Tylko jeszcze pytanie, czy dostaniemy te pieniądze A od, od tego od zacznijmy? rosyjskiego to jest, klubu, tak? To jest handel właśnie z obcym krajem, yy, nielubianym teraz na świecie. I yy, Fenerbahce handluje i nad zawodnik tam poszedł. I zhandlował z tymi, czy nie będą jakieś konsekwencje wybierane na nim. Wiesz co, jeśli chodzi o to, on po prostu nie będzie grał w Rosji, to raczej nie będzie yy, w ten sposób rozpatrywany. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu akurat nie będzie takiego problemu. No nie? Zobaczymy. Jeszcze czas. Po... Najpierw niech on się tam pokaże, bo napastnika ma dobrego, do którego może dogrywać. Edin tam przeszedł. Więc niech się pokaże w tym Fenerbacze, bo jeśli on tam się nie pokaże sezon dwa... Znaczy, generalnie wiesz, Fenerbacze to jest duży drużyna też spoko, ale wydaje mi się, że jednak Feyenoord przykładowo Grają byłby... w Lidze Mistrzów, a Fenerbacze no gra w kwalifikacjach. Ale Feyenoord też właśnie gdzieś tam po gwiazdę tamtejszego futbolu się zgłosił. Ee, powiedzmy e, wschodniego, tak? E, nie pamiętam teraz dokładnie, ale po jakiś młody talent właśnie. E, no i oni mówili, że o, nie będą im płacić pieniędzy, ale żeby znalazły, a znalazły się właśnie na kolejnego Jakiegoś innego no to młodego może, zawodnika. może, no, też czas pokaże, ale też moim zdaniem trochę jednak, jak już popatrzyłem, to trochę jednak najgorszy klub, granie w lidze mistrzów. Tutaj jest Holandia, jest myślę, że bardziej Nie, no zdecydowanie bardziej taki piłkarski kraj, tak? Chociaż Mam ta wrażenie, Turcja że. Turcja idzie tam... do przodu to, to też coraz bardziej. Też bo... Tym bardziej właśnie Fenerbacze przykładowo, to przecież ostatnio rozmawialiśmy, że trochę zrobiło się takie: y, oczywiście z zachowaniem proporcji, taki Ajax trochę, nie no to... kolejny, nie. No, Arda Guler, Kim Minjae, ten no, Elmas, który w no Napoli właśnie. mają tych zawodników, ale zobaczymy, co z Szymańskim. Gościu ma 24 lata. Jeśli się tam nie pokaże, to może, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, może skończyć tak, że on będzie grał w jakichś burasporach, koniasporach i jadanie Demispor. mi spor. No tak. W drużynach, które walczą o, o Pietruchę. No nie grają o poważne grają rzeczy w I Turcji. I tak może tak. być z Tam jest naprawdę, jeśli mu nie wyjdzie, nie życzę mu tego, bo to jest dobry zawodnik w klubie, w reprezentacji jest dnem totalnym. Bo tego nie... No nie jest słaby, no trzeba No nie wygląda dobrze, to prawda. Nigdy z... nic nie dał, to prawda. Nic nie dał. Czas pokaże. Asystę m... ostatnio zaliczył, tak? Z Mołdawią. Dobrze, chyba. Dobrze, no tak, tak. Też yy, on strzelał na tą? Z Niemcami. Z Niemcami zaliczył yy, on asystę. Na tą pustą? Tak. oto to. No z Niemcami asystę zaliczył. Z no, różnego no, stały fragment gry, to wiesz. Kto no to strzelił Bednarek? Tak. Nie, kiwior, kiwior, kiwior Całe kiwior. szczęście. Nie ten Bednarek. <laughs> Dobra tyle chyba o Szymańskim, przejdziemy sobie na chwilę do tenisa, będziemy tak trochę skakać po tematach dzisiaj Iga Świątek odpadła w meczu z Eliną, z Fitoliną w ćwierćfinale wielkiego szlema Wimbledonu no i ni niestety odpadła, ale ewidentnie to nie był dzień Igi, popełniała dużo błędów takich i niewymuszonych i złych decyzji, grała na Elinę tak. Z Fitolina ostatecznie przegrała wczoraj też w Półfinale z e, wondorousową Czeszką e, i będziemy mieli finał Żaber Wondorousowa, a dzięki temu, że Żaber wygrała z, e, z Sabalenką po fenomenalnym w ogóle spotkaniu też, e, co trzeba przyznać, e, no to Iga wciąż zostanie numerem jeden już z nie tak wielką przewagą, bo to będzie tylko 500 punktów. E, natomiast jest no to ile wciąż masz za taki turniej punktów. 2000 za zwycięstwo w wielkim Szlamie, Tylko wiesz, na przykład teraz jak będzie US Open? No to Iga ma 2000 punktów z zeszłego roku i ona będzie bronić tych punktów. Aha. Czyli żeby jej nie spadły punkty, po prostu musi, musi wygrać, się wygrać żeby no nie? Jej. Tak, dokładnie. Więc yy, no, no trochę powiedzmy wygląda to tak Mimo wszystko niezbyt optymistycznie generalnie dla Igi, natomiast Iga już e, kończy się sezon na trawie, teraz już będzie m, ten sezon właśnie na twardej nawierzchni, także e, jak najbardziej odpowiadający IGE. no zresztą będzie bronić e, tytułu w US Open już e, niedługo, chociaż US Open chyba jest, e, zaraz sprawdzę kiedy jest dokładnie, Naprawdę? chyba nie. Na koniec sierpnia się zaczyna US Oj, Open dobra, niech wygra. Do 10 września Musi także... poprawić formę, bo ten Wimbledon jej nie sprzyja e... nie, 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 no, no tak, nie no, no wiesz Wygrała juniorski, juniorskie zawody tam Ale, ale tak generalnie trawa to, to nie jest nawierzchnia igi, faktycznie e... To jest tak jak my z Niemcami mieliśmy Nie możemy tam wygrać I ona też nie może wygrać na Wimbledonie no tak. no tak, powiedzmy, wygląda. że tak, tak, tak jest. Ale myślę, że przyjdzie czas, bo już dużo lepiej wyglądała rzeczywiście mimo wszystko niż rok temu. No i, i myślę, że przyjdzie czas, że, że i na trawie sobie poradzi dużo lepiej. Ale no, myślę, że tutaj był duży problem, jeśli chodzi właśnie o decyzyjność. I, i takie rzeczy, bo naprawdę miała kilka... No słaba była w tym meczu i trzeba To go... znaczy, no tak, to nie był słaba. jej po prostu dzień. Może nawet nie, że słaba, bo jednak Błędy kurczę, własne. powiem Ci, my też mamy bardzo wysokie oczekiwania już teraz, nie? Bo jednak, jeżeli no niestety, ktoś jest numerem jeden, tak, takie ma cztery limite. wygrane wielkie szlemy, no to, no to się Dokładnie. oczekuje też czegoś. Od takiego na przykład Lewandowskiego też się oczekuje, żeby w reprezentacji Oczywiście, i strzelał 25 bramek czy 30 przykład, w sezonie, Na przykład, jeśli tak. przyjdzie Sochan do reprezentacji, to też będziemy od niego wymagali, żeby 50... No, punktów co No, mecz, 50 tak. to ciężko, ale żeby te minimum 25 rzucał i no tak. jakieś zbiórki, asysty dorzucał. Double-double robił no. regularnie, no nie? Jeśli ktoś gra na jakimś poziomie wysokim, przychodzi tutaj, no to oczekujemy. Z drogą Sohan też nie, nie. To znaczy inaczej. Nie, że nie dostał powołania, chociaż w sumie nie dostał. Nie gra, z powodu y, Ale kontuzji. oni się tam nie. Yy, oglądałem ostatnio podcast UK Debita, nie chcą tam, San yy, Antonio nie chcę go tak yy, za mocno forsować. A to nie, to, to nie, nie jest, to nie jest, że kontuzja, w... tylko to jest właśnie, że yy, z tego co ja gdzieś tam czytałem. To jest tak, że po prostu się dogadali, że on ma się przygotować do sezonu w NBA. Yy, tak? I dopiero w następnych, jakby rozgrywkach yy, e, takich, wiadomo, międzynarodowych, to dopiero na następne rozgrywki zostanie a chodzi powołany. Ci o, na reprezentację. Tak. A mi chodzi o Summer League, ten teraz. Czemu Aha, mówię? że po prostu nie chcą go. Nie chcą go, bo tak. On no wie. wiesz, bo Summer League często się sprawdza zawodników jakichś tam powiedzmy. No sprawdza się nie? tych, co mogą dołączyć do zespołu. Tak, no, no tak. A, a tutaj też. Sohan ma już pewne miejsce. Tak, yy, też tylko dwa mecze zagrał. Jeden. jeden bardzo słaby, ale też y, oglądałem właśnie tego live'a, to ludzie mówili, że no, ci zawodnicy też mu nie pomagali, nie? On był w ruchu, żeby ko kogoś podać. Nikt nie podchodził. Grali jak y, słupy, jak Lexi. Y, słup, nie. No, ale w drugim meczu pokazał i też dwa mecze zagrał. No, i teraz musi mieć przerwę, no bo jednak grał, jednak w playoffy grał we Francji, tam chyba do czerwca. Więc jest chłopak zmęczony i teraz no tak. się przygotowuje. I jego pierwszym sprawdzianem, no to będzie gra w NBA. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądał na świeżości. Może będzie to jeszcze lepiej wyglądało. I nie wiem, czy on przypakuje, bo on nie chce przypakować. Nie chce? No, nie chce jakoś przypakować, jak nie wiem, Janis czy coś. No bo chodzi o posturę, jak przychodził Janis, jak przychodził Wen to są bardzo podobni zawodnicy do siebie. Chodzi o posturę. Wysocy patyki. A Janis zrobił formę, no, no bardzo Na dobrą. Po lewej. I ja myślę, że Wen jest bardzo potrzebny. Y, za, y, potrzebny po prostu ta fizyczność. Bo ono nie ma, no, może mieć z tym problem. Z takimi mocnymi centrami jeśli będzie chciał iść na jakieś danki czy coś, może mieć z tym problem, jeśli ktoś z niego wiedzie 130 kilo, mm -hmm. może być po może być No tak, może to prawda, może, no to nawet chodzi o to, że kontuzję szybko można złapać, tak. racja, będąc takim... A ci wysocy nie, nie grają do nie wiadomo jakiego roku, masz przykład Yao mm. tych innych no tak. wielkoludów. No często to... są problemy ze stawami, zaraz się Oni szybko, się szybko tak, kończą więc... karierę, bo niestety są problemy z tymi stawami i z kontuzjami. Mm -hmm. A nie ma co ryzykować życia, żeby później skończyć na przykład na wózku. No bo tak. tak się może też skończyć. To prawda. E, słuchaj, idziemy dalej. Powiedz mi, mówiliśmy o Dinochoticiu. w Lechu Poznań, i Limbeli Zadechu. Ale kto to jest Dino Dinochotic Dino to jest gość, który można powiedzieć. Grał w Mariborze, e, wiem o tym. E, grał w Mariborze, ale ostatnie trzy lata chyba spędził w Belgii, w ser, serce. W, serce le, bry, serce e, le Bris. Yy, I tam naprawdę miał tych... super. Tak, jest trochę tych klubów. Yy, miał świetne statystyki i tak naprawdę przychodzi do lecha tylko dlatego, że skończył mu się tam kontrakt. Ale słyszałem. A on że chce jest, grać w europejskich pucharach. słyszałem, że jest już jakiś. Bo on jest też taki jak Golizadek. To jest ten sam styl, że schodzenie na Ariana Robena. Yy, tak, tylko nogę. że to jest znowu właśnie lewa noga, a to, to jest z dwóch gości w zasadzie podobnych. Którzy no nie? schodzą, nie? I tak. to może być problem. Żeby ich ustawić, nie? bo jeśli na to przykład Znaczy bo to będzie raczej. Hotić przyszedł jako dziesiątkę? gość, który ma być już teraz, i oboje właśnie mogą grać na obu skrzydłach i na może, dziesiątce on na jeszcze Na dziesiątce dodatkowo. może grać tam mm -hmm. Tak. Ale no, zobaczymy, jak on będzie na przykład na lewej pompie wyglądał. No tak. Czy... Wątpię, żeby tam grał, szczerze mówiąc. Tam no, raczej będzie zadekanie. miejsce dla Weldę. No ale jeśli Welde na przykład będzie tragiczny albo odejdzie. Nie, no pewnie będą się zmieniać, nie? No to Generalnie zobaczymy. w Lechu jest tak, że często była zmiana tych skrzydłowych w połowie, połowy na Prezentacja przykład. Prezentacja bardzo słaba wczoraj. Powiem szczerze, zastanawiałem się, czy nie jechać I, i, i ostatecznie cieszyłem się. To znaczy, wiesz co, czy tragiczna? Raczej nie. To event dla dzieci taki, wiesz, bardziej. Ale Mimo widziałem wszystko, tam nie? jeden gościu y, na Ta, Instagramie, Elkę pokazywał. No i zaraz schował, nie? No, jak zobaczył, mocno. że go pokazują, no tak eee, no dobra, ale chyba nie będziemy jakoś specjalnie dużo czasu poświęcać mimo tego, że e, wydaje się, że no to są dosyć spore transfery Lech naprawdę no zrobił na klasę, to są transfery. Eee, Lech poszedł trochę inną drogą niż Raków i Legia, bo Raków i Legia ściągnęli zawodników z Ekstraklasy sprawdzonych i, i takich pewnych, można no powiedzieć jeszcze ten do Legii ma trafić ten Montero gościu z Besiktaszu, 9 meczy w Atletico Madryt zagrał, 24 no, to lata teraz w HSV więc to może też być ciekawy transfer, no ale Raków, to zaraz przejdziemy do ich, tych, tego Patałachów, e, tak, z Florą przejdziemy, Palin. przejdziemy do tego, no. e, Oni pościągali po prostu Spadkowiczów. No tak, to prawda, to prawda, no bo Zwoliński, Dominguez, Drahal, tak, no, no, Zaraz, zaraz wiesz. się o tym e, Rzeczywiście. E, ale jeszcze do transferów w Polsce, e, no to spadła bomba, chyba wczoraj, e, taka generalnie, wydaje mi się, jedna z większych w Polsce, ja tak naprawdę. nie chcę, żeby bomba spadła na Polskę. E, ale... Luis Fernandez z Wisły Kraków przenosi się do Lechii Gdańsk. No to tak, no to to jest. Że w ogóle kompletnie niespodziewany transfer, coś, czego no, nikt się nie spodziewał. Lechia, która ma gigantyczne problemy finansowe, zmiana właściciela, wiadomo, że teraz przyszli Emirowie, tak, no to, no to tam może się coś zmienić. Yy, ale transfer utrzymany całkowicie w ciszy. Gościa wymieniało się, że on będzie yy, Lek do Lek Ekstraklasy Kraków. i to do jakiegoś topowego klubu. No, Lechigdańsk idzie do Lechii Gdańsk. No Alechia, tak. może się zbroi, może teraz przyszli ci. Odeszli ci y... zawodnicy, którzy tak naprawdę no w zeszłym odejdzie. sezonie spuścili tą drużynę. Jeszcze tak, odejdzie paru na pewno zawodników, bo to nie wszystkie czystki. Ale też im został tydzień do ligi. Trzeba to wszystko poukładać. To A nie przecież jest tak niedawno odwołali sparing ze względu na to, że nie było ludzi do grania. No, więc tam mają bardzo duże problemy. Yy, nie wiadomo, czy Fernandez sam nie wygra ci ligi. Pierwszy ligi, która jest bardzo no tak. mocna w tym sezonie. Ty bardzo no pokazał, pokazał to poprzedni sezon, tak? Na papierze Wisła-Kraków to niestety ośmieszyła się w końcówce sezonu. Mieli wszystko podane na tacy, zawalili system, nie awansowali. Awansowała Puszcza z ruchem, a ruch mógł być w barażach, a nie Wisła. Więc zobaczymy, co ten Luis Fernandez pokaże w tej Lechi, no ale jeśli on będzie sam na boisku grał, no to myślę, że skończy się 15-0 dla przeciwnika. Mm -hmm. Bo tam nie ma zawodników do w no tak. tej Lechii. Kim oni będą grali? Kauziński idzie do Turcji, yy, Pietrzak też gdzieś odchodzi. Gajos też, do Indii. Yy, tak, Gajos chyba, do, czy do Indonezji. Do, do Indonezji no. chyba. Wszyscy odchodzą. Kuciak do górni do. Nie, Kuciak miał, iść Kuciak do górnika, miał iść do górnika, ale, ale zostaje szromnik. ostatecznie, bo ma wysoki kontrakt. No i on zostaje. No to co? No to taki słaby bramkarz jeszcze będzie ci bronił. Chociaż na pierwszą ligę może wystarczy. No tak. Czy no, generalnie gość z uznaną marką w Polsce? No co, nie? no to masz bramkarza i masz napastnika takiego. I kim? I co? We dwóch będą grali? No tak z jakimiś młodzieżowcami, młodzieżowcami mhm. nie wygrasz takiej ligi, bo musisz mieć trzech, czterech, chociaż jakichś doświadczonych i młody zespół, jeśli chcesz tak to budować. Bo ja nie wiem, na jakim oni chcą, na czym chcą oni budować ten zespół. No tak. Bo u nas w pierwszej co na tam, są takie drużyny, budują na trzecioligowcach zespoły. No tak, to prawda. Przejdźmy sobie od razu w takim razie do tego. E tutaj mamy transfer Chrobrego Głogów. E Gabriel Esti Estigarribia, e, nowym zawodnikiem Chrobrego Głogów, e, zawodnik... Ile lat? 25. a no to w miarę jeszcze. No, to też byłem zaskoczony, że, że taki młody gość. Wiem, że jest 38, nie taki no, 37, tak. Edi Andradina. E, Gabriel, bo chcę sobie dokładnie jego historię. E, no to tak o, a on generalnie... to on nie ma co ciekawej. Mm, nie, przez mark nie jest wyceniony. No właśnie. E, tak, to prawda. No, to już pokazuje, e, że jest to wszechmogący zawodnik. Tak. E, gość przyszedł teraz z e, on grał w i Zielonej Górze, e, ale on ostatnie swoje występy zaliczył w, w Kujawi i Nowrocław. Która liga? Kujawia i Nowrocław. To jest klub z e, Transfermarkt nawet nie podaje takiej informacji no, z tego, co no, i, widzę No, i, no i, do, i dobrze, to już wyłącz. Eee. Nie ma co tutaj Czekaj. już dalej śledzić, nawet. To już pokazuje ten, ten scouting, jak to działa. Ty, to jest ty... trzecia liga. My tych scoutów skąd my mamy? Trzecia liga. Trzecia liga, tak samo jak Lechia Zielona Góra, właśnie. Eee. No, generalnie powiem tak. Ciekawy. Ciekawy zawodnik na pewno. Ale po czym to wnioskujesz, że on jest ciekawy? Po czym wnioskujesz, że jest ciekawy? Że jest po jest tym, że jest Brazylijczykiem. To tylko to, tylko że to jest środkowy obrońca z Brazylii. Słuchaj, jak patrzysz na gościa, jakbyś, jakbyś tak. Zobacz. No i co, no i co. Popatrzył na niego, nie? No William Remy, ten, co w LEGI grał. No tak wygląda. Ale ja bym powiedział, tak. że on jest dobrym obrońcą. Ja myślę, że jest Bajerantem. Siwy Bajerant, tak. Łysy Bajerant. Bajerant. Przejdzie, zgarnie ksiano, zagra. Yy, kontrakt na rok, plus opcja przedłużenia. Tak, bo to trzeba uważać na takiego Brazylijczyka. Yy, tutaj w Głogowie jest bardzo dużo atrakcji, więc nie wiadomo, może go poniesie jakiś imprezy czy coś. Poniesie melansz, tak? Tak. Jak najbardziej, jest tutaj, yy, może trafić. Fuego. Może tam <grym> będzie imprezowo. Nie no wiem, tak. ale ja myślę, że to nie jest ciekawy transfer. Odchodzi jeden z solidnych zawodników naszej jedenastki, Jaka Collins za pół paczki piłek. Tak. Yy, trzeba tam transfer, nie wiadomo no Niestety jaka kolenc to jest Była wartość dodana do naszej yy, drużyny tak. Tak? I on odchodzi, no i co Zara będzie jakiś ściągnięty z trzeciej, czwartej ligi zawodnik Trzeba znowu wprowadzać chłopaka Albo nikt nie będzie znaczy Ja nie... ci powiem tak Ja absolutnie nie wątpię w to że w chrobrym stan finansowy klubu nie jest fenomenalny, tak? Jest tragiczny. I że, że nie możemy sobie naprawdę pozwolić na sprzedaż zawodników za jakąś wygórowaną cenę. Nie mamy, nie Wiesz, mamy argumentów, żeby podbijać cenę. Ale tak? my nie mamy, bo ci zawodnicy zagrali fatalną drugą rundę też. Te, to, to już swoją drogą, tak? Ale yy, mówię, ja kompletnie nie tak nie. W tym momencie za takie ruchy, no nie wiem, próbujemy, tak, no ale. No ale my w zimę też ściągaliśmy z Zielonej Góry z zawodnika górskiego, z Białej Podlaski, o Zimek przez trzeciej ligi. No i co oni wnieśli do naszego zespołu? No, O Zimek jest... jest na liście transferowej chyba jest tak. Jest na Hanca ściągnęliśmy po filmiku. No i co dalej? Wolsztyński jedzie cały czas na tej swojej renomie z górnika Zabrze. Po tym jednym sezonie. A teraz ciekawe, brat Wolsztyńskiego, kurczę, u nas gra. Rafał. Rafał. To Łukasz Wolsztyński z Kotwicy Kołobrzeg eee, poszedł do. Eee, do ekstraklasy? Gdzie? Do ekstraklasy chyba gdzieś. Yes. Czekaj. Łukasz Wolsztyński. Oh yes. eee. Takich ludzi już biorą do ekstraklasy. Nie wiem, ekstraklasy, czy nie dostali bramad. mielec przypadkiem. Łukasz What? Wolsztyński, on jest teraz. Eee, tak, stal mielec, tak jak mówię. Poszedł, dostali mielec z Kotwicy Kołobrzeg, więc też dosyć Mocne. ciekawa sytuacja. Mocny transfer, kolejny. No stal tak trochę odkopała gościa, trzeba powiedzieć, nie? nie ale... może skończmy temat też Chrobrego. Myślę, że to pozostawimy może na tego live'a, co chcemy zrobić z początku sezonu. Omówimy to ratja, sobie. Ratja. Też po, zaczną e, się. Ale jeśli jesteśmy już też przy transferach w Ale jeszcze klasie... chciałem dokończyć po tym pierwszym meczu, to zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jutro chyba też się wybierzemy na sparring, Chrobrego z zagłębiem no, Lubin. Jeśli, jeśli zobaczymy oczywiście. Pogoda, pogoda i czy wstanę. No to też o 9.30 robią sparingi, to ja nie wiem dla kogo to jest no, sparing. No bardzo dobrze. Marek Gębiewski chyba lubi takie godziny. Może Słuchaj, o... może gdybyśmy grali mecze w lidze o takiej godzinie, o takiej porze, to może byśmy tak, byli... No nikt by nie przychodził, nikt by tego nie widział po prostu, piachu. może Okej, okay. ale jeszcze zostając właśnie w Polsce, e, no to mm, tutaj Kenew, Kenew Zohore tak on chyba już podpisał też w Śląsku no, Wrocław. Dzisiaj jakiegoś też... Jakiegoś... 29-letni napastnik. W najlepszym swoim okresie był wart nawet 9 milionów euro. Tak, też jakiegoś Turka z bile e, Ale ten gość w ogóle, to wiadomo, sobie, ale to jest naprawdę z potencjałem zawodnik. Burak, talent, burak Ince. Burak Ince, ale wie Ince, w, tym, w, Ince. Śląsku, w Śląsku to wiesz jak to jest. Naściągają no, tych jugoli, tych wszystkich. E, nie akurat wiadomo, jugoli to oni nie ściągnęli teraz. No ale na obronę najczęściej tymi jugolami albo hiszpanami z 15 ligi. Śląs to jest tragicznie prowadzona drużyna, od to reszta. Ale wydaje mi się, że. Zobaczymy, jak będzie z tym zochore. bo to jest gość, który na pewno wszyscy yy, gracze FIFA -y no tak, kojarzą. Dwa lata, go. Dwa lata temu grał w piłkę, no to. Ostatni mocny, raz, to prawda. To, no to mocny może być zawodnik. Jezo. My tylko takich te Oby. słabe kluby tylko ściągają takich zawodników. Fajna marka, miał kiedyś fajną przeszłość. No i później się to tak Zochore obecnie jest wyceniany na 400 tysięcy euro. Fajnie, bo jego wartość tak. Wystrzeliła w górę, a teraz jest właśnie w tym momencie, zanim wystrzeliła. Y, dosłownie, dwa te były, że 8 milionów, i cały czas taka równia pochyła. E, ostatni e, mecz. Ja grał ostatnio? E, ostatnio grał w Odense. Z Leczykiem. Tak. No i tam grał. No. No tak. Płeka, jak on miał ten taki. Co w Legii grał taki. Eee, czekaj. Eee. Cimaczukwu Czy Też miał być wielki ten zawodnik. Był taki zawodnik, no. Eee, no tak. To Kennef w właśnie nie też przyszedł o do Śląsku, To jest to dramat. Eee. nie nie wiadomo skąd. Rafał Gikiewicz. No to twój ulubieniec, to, to możesz Arabia Saudyjska i mówi się o tym, że Al-Hilal albo Al-Nasr. Czyli dwa takie naj, Ale naj... Na jest największe. Ale Romero kluby. taki na bramce, więc nie wiem, czy on to będzie grał. Tak? No. Solidny bramkarz. Z tego co pamiętam. A wziął tam do Al-Hilal Al Al -Hilal albo jest... Al-Nasr. Tych drużyn jest tyle tam, że ja już nie wiem Al-Nasr to jest tam, gdzie jest Cristiano jest Ronaldo. Ronaldo. to ja wiem. A Al-Hilal to tam, gdzie jest. Aldaw Sari. Y I Mil Milinkowicz. Teraz tam Też poszedł i Milinkowicz tam. No Al-Hilal. Mhm. No ciekawy generalnie kierunek, tak? No, no nie już że dziadem. Tak no. samo Zieliński też znowu jest oferta gdzieś tam rzucona, że Zieliński miałby zarabiać 13 milionów euro rocznie w, no nie, Ja ci powiem tak, jeśli też na w jakimś jeśli Napoli już na nim nie będą wiązali jakiejś przyszłości ten kontrakt zostałby zostałby oddany za darmo. Jest teraz tylko są rozmowy albo ta Arabia, albo te Lacje. Ale myślę nie idzie do tej Arabii, niech zarobi pieniążki i niech znika z Europy Wiesz co, tak sobie myślę, że może miał jeszcze... tam. Nie, nie no ma tak. presji jakiejś. A też wiesz, nikt mu nigdy nie będzie bronił wrócić do Europy. Może właśnie z tej Arabii Saudyjskiej będzie miał łatwiejszą drogę do tego, żeby pójść do jakiegoś fajnego klubu Ale w Europie. Powiem, patrz to, że od y, Piotra Zieliński ma te dobre sezony, żaden mocny klub się po niego nie zgłasza. I to nie ma takiej lukratywnej oferty. Ale ciekawe, czym to jest spowodowane, nie? Powiedzieć Ci? Na pewno nie grą w reprezentacji. To już Ci mogę potwierdzić tylko w 100%. Ty. Tak to nie wiem. Szczerze nie wiem, dlaczego go nie chcą. Też nie mam pojęcia, naprawdę. Przecież w klubie naprawdę prezentuje się fantastycznie i to jako ta nietypowa taka dziesiątka, tylko właśnie ósemka. Jedynie co to w tamtym sezonie West Ham, nie? Ale West Ham też tamten sezon... Hmm. I też bez przesady, słaby. tak? No Napoli no. a West Ham to jednak no troszkę... To, no jednak trochę gorsza drużyna. Prestiż jest trochę tak. inny, nie? Więc nie dzi dziwię się. nie idzie do tej Arabii, nie chce tam pogra, zarobię pieniądze. Może się sprawdzi. Może tam zakorzeni się na dłużej. Mm -hmm. Zarobi pieniążki. Kolejne pokolenia będzie miał poukładane. I tyle. Nie gicie. Będzie miał luźniej na pewno. Nie no będzie tak. miał takiej presji. Może będzie przyjeżdżał na tą kadrę, jeśli będzie przyjeżdżał, bo y, może, może go nie będzie już powoływał na przykład za ten transfer do Arabii, Santos. Mm -hmm. y, będzie miał... Może to coś wpłynie też na grę w reprezentacji, że będzie luźniejszy, nie będzie miał tej presji w Napoli, bo jednak w Napoli jest bardzo duża presja na wynik. No tak. To jest klub z y, historią. I z taką, można powiedzieć, z takimi kibicami bardzo mocno tak, emocjonalnymi. Tak, nie? To, nie są, to nie są kibice jak, no nie wiem, w Hercie Berlin. No tak, na przykład. Chociaż w Hercie Berlin akurat chyba są. No, Krzysztof na przykład Piątek przykład. nawet nie pojechał na te turnecz, to jest grupowanie, tam, tam gdzie oni tam nawet. pojechali, nie? No. E, dobra, przejdźmy jeszcze sobie kończąc temat takiej typowo polskiej piłki. E, Rakowem Częstochowa w zasadzie. E, Raków z Florą wygrał 1 do 0 pierwszy mecz. E, tak, no to wiem, to spokojnie, zaraz o tym powiemy. Eee, właśnie Raków z Florą wygrał, w zasadzie będziemy mówić o tym w kontekście tego spotkania Raków-Częstochowa-Legia-Warszawa-Superpuchar Polski, eee, bo e, właśnie zmierzając do tego meczu, porozmawiamy sobie o tym, jak Raków wyglądał w meczu z Florą Talin, no bo wyglądał po prostu... Śmiesznie do pewnego momentu, tak? No jeśli tak? Konstantin Wasilew, 40-letni zawodnik, jest szybszy od Jana Carlosa. Też, ale gość, to znaczy powiem Ci tak, ja nie wątpię w to, oni uznali, że dobra, zbudujmy pik formy na, na późniejszy moment. Flore przejdziemy tako Okej, okay, to jest zrozumiałe, no, ale tak? Ale to jest Karabach. E, Karabach chyba swoją drogą zremisował? Czy wygrał chyba 2-1 ostatecznie no, ale ten mecz. No to no, Karabach jak e... awansuje, doświadczona drużyna w tych europejskich pucharach. Mamy 1-0, jedziemy teraz do Talina. Znaczy, no raków yy, Tak, no tak, ale, ale wiesz co, bardzo znamienne jest to, że zawodnikiem meczu wybranym przez Kibiców, Rakowa, Częstochowa, był Władan Kowaczewicz. No, no to, no to no, chyba mówi wszystko o tym spotkaniu, ich. tak? Bardzo, bardzo to jest dobry no. bramkarz, tylko jest jeden problem, że on zaraz też może odejść. No tak. I, i I tak jednak jeszcze... jest zdrowy, kolejne kłamstwa. To, nie, no to, to nie wiem, czy ja tam po prostu nie Nie, 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 nie ale było, czegoś, ale to była to, jakaś nie, informacja tak. właśnie, że Kowaczewicz jakiś jakiś uraz, coś kłamstwa. takiego. Nie? I tak, wchodzi Jeboła, który bardzo Jeboła mi się bardzo dobrze, bardzo ale. dobra zmiana, to prawda. No. Ale tak, napastnika to i nadal nie mają. Piaseckim będą grać, czy Spadkowiczem z, 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 z Wolińskim? Na pastik jest tam must have do kupienia. Czy have w, must? Woli... Z Woliński mam wrażenie, że on może tam naprawdę dużo dać temu Rakowowi. No, no nie wiem, no jeśli nie grał już w pierwszym składzie, a Piasecki gra. No myślę, że to też przygotowanie właśnie. Szwarga, do szwarga no, moim zdaniem to te, nie wygląda na dobrego gościa. zrobił dobre zmiany, jakby nie patrzeć. W sensie do no, tego Jebołacha wprowadził, no ale też przecież nie, nie wstawiłby gościa, który przyszedł trzy dni temu patrz, do klubu od razu i, w pierwszy i, skład, No to wiadomo, ale pa, gościu przychodzi trzy dni, jaką robi robotę. Już też mógł tą ładną bramkę strzelić, co tak szedł na lewą nogę. No Widać, tak. że gościu ma pokrętło, ma pojęcie na temat piłki. Soresku to samo. Yy, Paprzą by go od, odrzucił już, bo on już go nie chciał. Szwarga go zostawił. ma tak, Szwarga? Tak, yy, Dawid Szwarga. Wszedł za tego Carlosa no i sobie dał radę na tej lewej stronie, chociaż nominalnie jest to prawo obrońca. Zara może odejść Fran Tudor za 2,5 miliona. Yy, podobno... Ale tutaj, tak jak mówisz, delikatnie rzecz ujmując, kłamcy trochę, no to mówi się o tym, ktoś tam podał nie z niemieckiego dziennika, że właśnie FC Köln wystosowało ofertę 2,5 miliona euro. Yy, ale zostało to przez zarząd Rakowa kompletnie zdementowane właśnie, że yy, w ogóle nic takiego nie ma ale prawa bytu i że na pewno nie za takie pieniądze. Nie? Ich dementowanie to... No ja dlatego właśnie ich... mówię, że, że tu, tu bym akurat Raków lubi sobie powiedzieć coś co takiego, do meczu, a nie ten. Co do meczu, zawodnicy Flory Talin, Talin średnio, średnio zarabiają 1000-2000 euro. Gwiazdy 4-5 tysięcy tak. przyjeżdżają. A Kosta Wasiliew, Kosta Wasiliew, jakby teraz wsadzić go do, nie wiem, yy, powiedzmy Stali Mielec to on by tą ligę wciągnął A nosem. Albo Warty jakieś takie te, te kluby, gdzie nie mają jakichś pokrętów. Gdyby, gdyby, gdyby miało może troszeczkę większą dynamikę jeszcze, nie? No ale on ma już 40 Tyś, No, no tak, no to wiadomo, ale no, słuchaj, gość, co piłki rozdawał, to było coś nieprawdopodobnego. Ja oglądałem ogół... to i byłem w szoku ten cały czas. A bramkarz Flory też bardzo dobrze branił. Też, byłem racja, no. I, e, fa... I, to było, I to było widać, że te chłopaki są mistrzami y, Estonii już ile lat z rzędu i oni jeśli grają w tych europejskich pucharach to oni walczą o siebie, bo tam nie mają dużych pieniędzy, a może jakiś klub z ekstraklasy bo teraz na przykład dużo w ekstraklasie się mówi o tych Mołdawianinach że dużo zespołów ich widzisz jeden no tak, mecz, cały czas jest grany w Rakowie właśnie ten Jon nie jeden mecz może spowodować to, że taki zawodnik może pójść do ekstraklasy i nie dostać 2000 euro, tylko 20 tysięcy euro na przykład. I tak to może pójść w tą stroną. 22. Stronę. A Czekaj. raków częstochowa wyglądał bardzo słabo w tym meczu. Flora 20-22 mistrz. Lewadia była w poprzednim sezonie. 20-21 mistrzem. No. Także nie z rzędu, dlatego tak myślałem właśnie, no, że lewadia, lewadia mocną, talin z florą talin tam się biją są głównie, nie? Ale mocną drużyną w wcześniej Estonii. flora. Jeśli my mamy problemy Jeszcze u siebie też flora... u siebie z y, florą talin, a tam pojedziemy i no, z, już kariu. znam, już znam, y, jeśli przegramy w, tam w talinie, już znam, że murawa nie taka, bo tam będzie sztuczna, pewnie. No tak, no tak będzie znowu. Te nasze zespoły do, do tego podchodzą. Wiesz co, ja się nie zdziwię, jeżeli tam faktycznie będzie wymęczony remis, coś takiego. A to boli, niestety, bo wiesz, bo to, to są punkty do tego rankingu. Raków naprawdę może zrobić dużo tych punktów, bo za ten jeden wygrany mecz już dostaliśmy 0,25. Przewidywania są takie, że jeżeli wiesz, według tego rankingu ELO i tak dalej, no nie, to będziemy po tym sezonie na 20 miejscu, tak? Przy Takie są przewidywania. I przy tym, że tylko Raków będzie w lidze konferencji, a liczymy oczywiście na co najmniej dwa zespoły. No, liczymy na Legię, na Lecha, na Pogoń tutaj Na Pogoń trochę, trochę mniej. mniej, ale jednak wciąż dalej też na Pogoń liczymy. Ale jakieś nie punkty niech zdobywają. Mhm. I więc ja myślę, że możemy już przejść do tego meczu superpucharowego. Tak, i właśnie... Patrząc na to, jak wyglądał Raków, a jak ty oglądasz chyba ze dwa I, sparingi jak Legii? Wygląda, jak wygląda Legia. No właśnie, bo jak Legia wygląda naprawdę sensownie. Sensownie, ofensywnie. Gual. Rewelacja mhm. tamtych rozgrywek przychodzi. A Gual z Zwoniński... to mogą a, być... czy Zwoliński był rewelacją tamtych rozgrywek? No nie. No właśnie. To są transfery. Dominguez, Miecz Legnica. oni z Hukiem spadli. To są ale Dominguez rynkowe? był mocny, tak, no sobie powiedzmy. No no, mocno, no, słuchaj, Dani gda. Ramirez też, Lech ściągnął Daniego Ramireza ze Spadkowicza z oks u i był fantastycznym zawodnikiem, wiesz o co chodzi. No, A, to tak, y, no tak, ale no mówię, są takie historie, Legia... wiesz, ja się nie zdziwię wcale, jak Maxim Dominguez będzie naprawdę mocnym Jeśli zawodnikiem Jeśli Legia dla... nie popełni tego błędu, jakieś głupiej czerwonej kartki szybko? No to jeśli do tego, to pewnie do karnych dojdzie, ale jeśli Legia będzie grała swoje, to tutaj może się na spokojnie skończyć. Bo, Trzy, cztery, bo cztery. Ja, ja zakładam, że może być podobny scenariusz jak w, w finale Pucharu Polski jednak. Może być, może być, ale czy będzie, to zobaczymy. Grają na Pipidówce w Częstochowie, bo ten stadion to jest Pipidówka, to tak jest Kurnik. Też mogli już grać w tym Sosnowcu, nie Kraków się przygotował. Kurczę, no faktycznie, jeżeli już podpisali umowę na takie coś, to już ten super pułar Polski też można by było tam rozegrać. Tak, za granicą w Sosnowcu, jak najbardziej. Dobry byłby to pułap dla tego meczu. Legia mhm. jest tutaj, moim zdaniem, faworytem pewnie w większości. W tym, Raku w tym meczu z Florą Talin nie pokazał. Jeśli 40-letni zawodnik, który umie tylko już teraz podawać i strzelać bramki, nie ma lepiej dynamiki. Głupio stać, Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Dokładnie, nie? ale jeśli Carlos go nawet nie potrafi dogonić, no to jaki to był okres No to naprawdę tragicznie wyglądało, jak Żanka. Ale to właśnie może jest właśnie to zmęczenie, nie? Już wiesz, takie, że przetrenowanie trochę i zrobienie. Wiesz, jak to masz, tak jak masz trening czasem, nie? To na rozgrzewce. Ale Musisz się przepalić, żeby później nie, nie mieć tego ale momentu powiem, zadyszki ta. takiej, nie? Jeśli zawodnicy są zmęczeni, to to jest wszystko wina sztabu trenerskiego. E, ale to jest właśnie przygotowanie na tą najważniejszą część sezonu, tak? Tylko, dobrze, do Tylko tej jeżeli tej... oni zawalą dwumecz z florą, no ale to sorry, najważniejszą... ale będzie dramat tak. Nie, nie, bo to w piłce trzeba iść po kroku. Najpierw jest kwalifikacja u nas w Polsce. I idziesz krok po kroku, meczyk po meczyku. A, na a tej zasadzie, oni, że oni powinni przygotować oni najpierw już. na kwalifikacje, a nie na grupę przygotować. A nie oni już na grupę szykują, bo mogą no być pędzki no. i po tym przygotowaniu. I co? Pieniędzy nie ma, później trzeba sprzedawać tych amatorów, którzy pościągali, się że coś zwojują i później na minusie wszystko wygląda na koncie. Tak to wygląda w polskiej piłce. Trzeba najpierw ten pierwszy lipiec, trzeba dobrze zagrać sierpień, później patrzymy na wrzesień, październik, listopad na grupę. Tak musi wyglądać okres przygotowawczy, a nie oni już myślą, że będą grali w finale ligi konferencji. E, Okej. Okay. Jeszcze ostatni taki temat związany z polską piłką, no to jest e, pierwsza liga i Puchar Polski e, może przejąć TVP Sport. Bardzo dobrze. I to by była fenomenalna informacja. Ja jestem przekonany, że pierwsza. Co tak piszcie? Słyszycie to też? Nie wiem, no, alarm na raków. To, to nie są te? Wej, zobaczcie, nie? Nie, okay. nie. Wszystko jest Dobra. dobrze, wszystko jest w spokoju. Okej. Okay. To. Ale mnie to denerwuje. No, Strasznie. Mnie to tak rozprasza, że. Dobra. Nieistotne. E... Jestem przekonany, że TVP pokazywałoby na swojej stronie, wiesz, tam wszystkie mecze za darmo, normalnie na, ty, na, na tej tym, transmisji, tak, tak. tak jak to robią Oni teraz. To wszystko pokazują. Oni pokazują wszystko, wszystko, tak. Można obejrzeć za darmo normalnie na tym. I to, mi się I to bardzo ma być podoba. od sezonu 24-25. Wiadomo, tam jest przetarg teraz na te prawa, ale jeżeli faktycznie TVP Sport by to przejęło, no to byłbym naprawdę zachwycony tak, taką informacją. Tak, mają też ciekawych młodych reporterów, komentatorów. Inwestują w to, a nie po prostu leśnych dziadków, jak to mówiłeś. Wiadomo, niektórzy są y, też nie najlepsi, tak, ale, ale generalnie. Ale no na pewno są dużo lepsi niż Polsat. tak? Ja ci w Polsacie się nie patrzę w każdą stronę wszystkich. Nie dzielam się i nadaje. Y, Iwanow to się kompletnie nadaje z tym, z tym z ty... A, dobra, nie będę już o tym mówił. Bo... Fedek. Fedek to ten. Cezary z pazurem. Hajto. A do hajto to zaraz przejdziemy, <coughs> bo. Tak, hajto właśnie. I może właśnie teraz jest ten moment, żeby pokazać ostatni wątek, już naprawdę, ostatni wątek z polskiej piłki. Tomasz Hajto będzie się bił z, z, ze Zbigniewem Bartmanem na cloud MMA i no, chyba jest to walka, która naprawdę rozpali emocje wszystkich. No, wszystkich. Po prostu wszystkich. To jest, to jest no szok, po prostu naprawdę. Ja myślę, że to jest bardzo dobra walka, nikt się tego nie spodziewał, że Tomek Hajto. No ale jeśli chciałeś zrobić main event, no to nie będziesz robił main eventu z jakimś Augusty, z Augustynem, no bo kto go zna? Tak naprawdę, no. Racja. Tak jak zna? my to wymienialiśmy, Tomek Kajto, jest znany w Polsce. W Polsce, y no jest memem też gigantycznym, ze, jakby ze nie, swoich, nie patrzeć. Więc... Ze swoich y śmiesznych i debilnych wypowiedzi. Y no to jest po prostu to jest po prostu świetny freak fight. Czekaj, pozwól, że zrobimy delikatną przerwę. No, możemy kontynuować już. E, tak jak mówiliśmy, Tomasz Hajto w Cloud MMA. No i, i tutaj faktycznie, tak jak mówiliśmy, Błażej, Augustyn, to nie byłby najlepszy mimo wszystko. Do main eventu. Tak, do main eventu zawodnik. I, i Tomasz Hajto okazuje się no jak najbardziej zdecydowany. No taki zawodnik, można powiedzieć, że y, na pewno serce z wątroby tam odda, nie? Czy to będzie myślę, że pojedynek y, nie na konferencji? Tak, tylko w OKTAGONIE Tylko już, w OKTAGONIE, jestem bardzo ciekawy tego, tylko moim zdaniem to to może dużo stracić, dużo jeśli mieć. przegra. Może dużo stracić, bo Bartman to ja on ma wysrane we wszystko tak naprawdę. On jemu to tam zgrzewa, czy on wygra, czy nie. Też trenuje 3-4 tygodnie tylko te MMA, chociaż oni nie będą się bili w MMA, chyba tylko w K1. No. Bo Bartman powiedział, że no nie ma sensu się tarzać, chociaż... O, to tarzanie jest bez sensu, niech się biją w stójce, niech się naparzają życzę im powodzenia, mam nadzieję, że będzie to dobra walka i Sławek Peszko robi dobrą robotę, jeśli takiego Tomka hajta. jeśli no to tak. on, jeśli on pewnie go... ja jestem przekonany, że on tutaj miał duży udział w tym, żeby akurat Tomka Hajte yy, ściągnąć do Klauta jeśli on, to naprawdę yy, super walka ale myślę, że walką, jeśli którąś by ktoś to zorganizował, to byłby Lewandowski z Błaszczykowskim Grubo. O paskę kapitana. O paskę kapitana. Tak, o okay. pas. E, słuchaj, jeszcze wrócimy do klauta, e, ale mamy też e, teraz już mówiliśmy na samym początku o aferze w PZP, nie tak e, Minęła chwila i, i też już mamy potwierdzenie e, 40 minut temu dosłownie w tym momencie. E, Insury.pl e, napisały w związku z tym, iż do tej pory nie sprawdzaliśmy osób towarzyszących naszym zaproszonym gościom, po weryfikacji listy uczestników, do których trafiły przyznane nam zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w Mołdawii, ustaliliśmy, iż pan Mirosław Stasiak był jednym z odbiorców wydarzenia. Ko korzystających z naszej puli pakietów wyjazdowych, jako osoba towarzysząca, ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i zapewniamy, iż każdy następny wyjazd będzie skrupulatnie weryfikowany pod względem personalnym. No Informujemy, nie... że wdrażamy już rozwiązania, które uniemożliwią zaistnienie takiej sytuacji w przyszłości. Jednocześnie oświadczamy, iż wyżej wymieniona osoba nie jest w żaden sposób powiązana z polskie media ubezpieczeniowe. Insury.pl to jest właśnie porównywarka ubezpieczeń. Eee, no ale eee, słuchaj, przynajmniej wiemy, kto to zrobił, wiemy jak to jest. Może teraz Tarczyński też te, się wycofa. Wiemy, że te tych... insury nie będzie już sponsorem PZPN-u. Yy, czekaj, bo to Cezary Kulesza też napisał yy, w ostatnich dniach w przestrzeni Medial. Yy. Ja myślę, że po takim czymś, no to trzeba podziękować i tyle. Kolejny przyjdzie. sponsor Myślę, że jest dużo yy, chętnych. Też Cezary Kulesza przeprosił wszystkich sponsorów. Yy, wszystkie firmy współpracujące z PZPN i reprezentacją Polski za negatywne emocje i bezpodstawne podejrzenia, jakie mogły paść w związku z całą sytuacją, a także wszystkich kibiców naszej kadry. I jednocześnie podkreślam, że takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca i jako prezes PZPN pragnę stanowczo zadeklarować, że podjęliśmy już stosowne działania aby uniknąć ich w przeszłości. W przyszłości oczywiście. No... Bo co innego można powiedzieć, tak? No tak. No jakby powiedział coś innego, powiedział na przykład, nie wiem no sorry, zdarza się no to byłoby słabo, tak? W ten sposób, no powiedzmy, no okej, okay, tak, no przeprosił. Znaczy, no, pewnie dobrze, ale... to nie on, on tylko to przeczytał. No, pewnie. Ktoś mu tak, to, to, to napisał, PR-owcy czy coś. Racja, no ale no tak to wygląda niestety u nas. E... Burdel, Można burmy, powiedzieć burdel. jedynie tyle, że tyle dobrze, że się przyznali. No tak. i w zasadzie. W Może zasadzie Tomek Hajto tak, na, tak, tak to prez można... na prezesa Polskiego tak. Związku W zasadzie tak to można podsumować. Poza tym wracamy do Cloud MMA. No i tutaj mamy kolejne walki: Lizak, z Kowyra, Scarface, Dominik Pudzianowski, czyli najstarszy, pająk, brat. Karwat, Ninja. To są pierwsze cztery walki ogłoszone, to znaczy nie pierwsze cztery walki, tylko po prostu cztery walki, które tutaj mamy pierwsze tak, tak, tak. pokazane. No co? To tak. No, no Lizak z Kowyra, bardziej taka sportowa walka. Gościu ma ten kowyra czarny pas jiu-jitsu. Yy, Lizak jest tym. Yy, tam wicemistrzem polskim, amatorską MMA. Więc taka sportowa walka. Yy, tam widziałem też jakieś afery z Hasim, bo on tam chciał walczyć z Izakiem, ale Mirek Okiński nie zezwolił na walkę z nim, bo tam waga nie ten nie sprzyjała. Mhm. Yy, no, taka walka, wiesz. No tak. Może być i może i nie być. Scarfej Spudzian. Też z Skarfejsowi myślę, że mogli dać jakiegoś bardziej jakiegoś poddymiacz. No bo w zasadzie Dominik Podzianowski to po prostu jest, że. Najstarszy brat Pudzian, tak? Podziana, chociaż ostatnio na wotorę bardzo się dobrze pokazał, wygrał walkę. O, na Wotore się bił? Tak. No to, to nie jest jakiś byle jaki ten orzeszek do zgryzienia dla bomby. Bomba jak to Marcin Najman powiedział, że dwie trzecie walk przespał. No i akurat tu Marcin, z Marcinem Najmanem mogę się zgodzić. No ale najlepsze dymy się właśnie były Bomba, Najman na, na ostatnim panelu tej konferencji. No co, Pająk z tym. Yy, jak on ma? Z rekordzistą. Też walka sportowa. Yy, też w K1 oni się będą bili. Zobaczymy, co tutaj pokaże ten rekordzista, bo jest to podobny typ człowieka co do Karasia, tylko że Karas biega tyromeny, a rekordzista pobija jakieś... Yy, Chore, no chore rekordy nie teraz chcę pobić że 10 godzin na de deską że na desce wiesz cały czas utrzymać się przez 10 godzin no to są chore, chore rekordy jakie on pobija no ale takich ludzi też potrzeba No trochę, trochę można powiedzieć styl karasia nie Tak styl karasia to są i chciałbym zobaczyć kiedyś kiedyś walkę No racja to by było bardzo ciekawe To, że tutaj jest no dużo miałby dys dysproporcje bo go Rekordzista jest cięższy, dużo wyższy od Karasia, więc tu mógłby być jakiś mm -hmm. problem. Jedynie, mm -hmm. ale to mogłaby być fajna walka takich pojebów sportowych. Bo ich inaczej nie można nazwać, bo to są chore rekordy, co oni pobijają. Tak. Oczywiście pozytywnie. Po, nie? Pozytywnie można powiedzieć, bo tak. tam no. nie mówię o jakichś rekordach e, Nikity czy innych tych No e, tak. E, tych zjebów. Karwat Ninja. Jeszcze. O co, no Karwat. Typowy, typowy sportowiec. On nic na tych konferencjach nie dymi. Wzięty człowiek po prostu, żeby walczył i tyle, żeby walka była odmębniona. No ten Jarek Ninja to jest wariacik. No jest to jak on to mówi, jest to ulicznik i bardzo mi się podoba jego styl walki, bo on strasznie jest taki gibki, te sokery, różne ciosy, naprawdę. No może być to ciekawa walka i ten Jarek może fajny nokaut zrobić na karwacie, ale czy do tego dojdzie, no to też. No bo tak. ten karwat, jego styl, styl walki to jest tylko zapasy, parter i nic więcej. On więcej nie potrafi w stójce, to pokazał właśnie z Labrygą, jak go ubił Labryga, nie? Mm -hmm. No tak. No dobra, no to przechodzimy do następnych czterech walk e, ogłoszonych. E, Nikita z Najlepszą Polską e, Dziennikarką, e, Reporter, Szalony Reporter z Czarkiem Czaruje, e, Ludwiczek z Super Mario i m, e, Mrs. Ewa Wyszatyczka Mrs. Honey e, z Pauliną Hornik. No co, no tutaj najwięcej to się de miło pomiędzy właśnie Nikitą a Moniką Laskowską, czyli najlepszą polską dziennikarką. No tutaj widziałem, bo nie oglądałem konferencji, tak, ale no widziałem jakieś tam skróty, no to, to trochę takim zajeżdżało. Nie, ta Nikita to jest bezbek, to jest, to jest osoba... To jest po prostu strasznie słabe, to jest takie osoba, ani to śmieszne nie jest, ani, ani cringe'owe nawet, to, to wiesz, po prostu ona jest mówi, żałosne ona i Ona mówi do polskiej dziennikarki, że ona jest nikim. A kim ty jesteś kobieto? Ty jesteś znana z tego, że coś tam robiła z Danielem Magicalem i nic więcej. No ona jest z tego znana i teraz jest z tą, z tą bandą przygłupów, z Trumanem, z Ciotem i z Ferrarią. Chociaż tam Ferrari się już od nich wszystkich odłączył. Ferrari też był na konferencji, coś tam podymiał do tej Moniki Laskowskiej. Nie wiem, ta Nikita powinna moim zdaniem zniknąć z internetu. Takie osoby nie popieram. I... Taka trochę sytuacja jak z Mają Staśką na przykład, czy ja się Kapelą. Powinni yy... po prostu... Out i Neymanem też dla mnie osobiście. Nie, Neyman jest śmieszny. Po prostu, out, wszystkich, wyjazd, blokada. To mam... powinno być coś takiego, słuchaj, ja Ale sobie Neyman... zapisuję, ja nie chcę widzieć tego nazwiska, tutaj się... nigdzie nic związanego z tym. jest chociaż śmieszny i ja nie... W... No, Neyman robi performance, tak, nie, to jest nie prawda. Nie wprowadza jakichś politycznych, czy tych innych, yy... A nie będę już mówił o tych innych tam, w yy, tych dystrybucjach, co, co tam działa Maja Staśko, bo to szkoda strzępić ryja. Yy... Nikita powinna zniknąć z internetu. Takiej osoby nie popieram, nie będę jej nigdy wspierał. Jest po prostu. Tak samo zresztą jak Daniel Magikal. Y... Razem z rodzinką. Tak, tylko że Daniel Magikal trochę próbuje inny performance teraz robić. Z gochą, imprezy jak Alan Kwiciński Sequento. To jest właśnie teraz ten styl Daniela Magikala. On na tym teraz zarabia pieniążki. A Nikita Magikal, no tak naprawdę, no co ona robi w tym internecie? Z Adrianem Ciotem to, to jest tak, że ich TikToki, widziałeś te TikToki? Nie. Adrian Ciot jakieś motywacyjne te tekściki ma i później się wielce przytulają z tą nikitą. To jest ich content. Z ciotem. Nikitka, wielka. No wszyscy nie gadać. Dla mnie ta osoba y... powinna zniknąć z internetu, i życzę, żeby Monika Laskowska ją ubiła. Ja, 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 ja myślę, że powinniśmy zrobić coś takiego: po prostu nie dawać w ogóle czasu na te, Ale nie, nie poświęcać po prostu słuchaj w żaden tego, sposób. Ale Cloud MMA, ich yy, ten rzecznik, rzecznik prasowy, mówi, że oni nie będą pro, pro, propagować patologii tych innych syfilizmów. Aleksi Chaplin na wywiadzie mówi, że ona jest fanką patologii. No tak. No i mają taką nikitę. Taxja, a co do tych? Yy, co do jeszcze doprowadzących, no to ta Alexia Chaplin, no to ona też jakiś pani psycholog jeszcze była na tym. No po co takie osoby dawać na konferencję? No to pani psycholog Niech siedzi się ten pawłoski yy, Niech siedzi pawłoski kanioski i Bartman czy Peszko, niech się wymieniają czy ta Lexi. i tyle, a nie oni jakiś psychologów mi tu wprowadzają ja i ona jakieś psychologiczne pytanie im zadaje. Psycholog, psycholog, Szalony reporter czarek czaruje. Czekaj, czekaj, psycholog to się może przydać naszym piłkarzom z Mołdawią. O, im by się przydał psycholog. Dobra, dobra, dawaj, dalej. Do A brzegu. szalony reporter z tym czarkiem czaruje? Taka walka czarująca. Taka nieinteresująca. Nie, kompletnie mnie to nie interesuje. To nie no. ma żadnych y, zgrzytów pomiędzy tymi panami. Jedynie szalony reporter to ma zgrzyty ze słupem lekcji. No mhm. i z nikim więcej. No taka walka tak. jest, bo jest nawet eee, szalonego. ja tak czekam na tą walkę, właśnie Ludwiczka z Super Mario. Tak, bo to ja jest, jestem fanem Ludwiczka. To jest walka m 68, m 63. To jest świetna walka yy, Super Mario z. Yy... Dwaj dwa pozytywni tak. zawodnicy, tak. po prostu tacy śmieszni, robiący jacy, jakiś tam śmieszny performance. Tak, fajny są śmieszni. także. Ludwiczek eee... jest znany z tych. Ludwiczek przyszedł jako przebrany za tego, za Luigiego, tak? Tak. No, no mistrzostwo świata, Nie. fantastycznie, naprawdę. Ja uwielbiam takich właśnie. Powiedz eee... co, ja ci powiem, że osoby grube właśnie są śmieszne. To jest właśnie w tym. To jest w tym. To jest w tym, że mają większe, większe w tym yy, ten, że są śmieszniejsi. Popatrz na Ludwiczka, popatrz na... Myślę, że powiesz, popatrz, na mnie. popatrz też na mnie. Ja się z tym, ja się z tym nie wstydzę, no co? Jestem jaki jestem i tyle. Właśnie to jest to. Ludwiczek pytanie, czy śmieszny jesteś. Ludwiczek, ja myślę, że na swój sposób jestem śmieszny i, i to tyle. Na swój to, sposób, jest dobra to, prawda. to jest dobra walka. To jest dobra walka. No i ostatnia Miss Hani z Pauliną Hornik. Minuta ciszy, czy co? Przejdziemy chyba dalej. Tak, co? nie ma co tutaj gadać. Nie ma, nie ma o czym e, rozmawiać, to prawda. E, wracamy sobie do transferów. Mm, do transferów. No czy ale jeszcze co, jeszcze ktoś... mam bomba, nie? Ale to już było ogłoszone. No ale Najman nie walczy z Bombą, ale na konferencji to się działo, nie? A no to mów, to ja no, nie, nie wysy... mówię, nie oglądałem konferencji. Złyszyłem kloszardem. To jest mocne. Mocne, co tam się działo. Najman był koronowany. Widziałeś to? A, to widziałem, to widziałem, Naiman że był ten koronowany. został koronowany tym. E, cesarzem polskich freakfightów tak, chyba nawet. normalnie, normalnie żołnierze szli. Pięknie to wszystko wyglądało, Jesus ale Bomba no podwędził mu tą koronę. Czy to, co tam cesarz nosił, nie wiem, jak to się nazywa, takie, yy, nie wiem, jak to się nazywa. Ja wiem, właśnie, to mi kolega też opowiadał, ale to było, to jest, że, yy, to, yy, te, to lauro, juri, laur taki, nie? Juri, Julius Cesarz to nosił. Ce, cezar. No, Cezar, no. Cesar. Ce, ce, no, Cezar, Cezar. No, no tak, wiadomo, o co chodzi, te liście, tylko nie, nie pamiętam świetny. też, jak to się nazywa znowu, no. I też, moim zdaniem, yy, co jeszcze do tego... Ludzie, przyjeżdżajcie na te konferencje, taki fonfara, reporter, nie, nie wymyślajcie, fonfara siedzi w Stanach, jesteś na konferencji, bądź na tej konferencji, usiądź, pompuj te wydarzenie, bo takie gadanie przez wideo, ty jesteś na ekranie dużym, a najman ciśnie pompę z fonfarii, no to, no to mija się z celem. Jesteś w organizacji, wypełniaj swoje te, yy, jak to mm. się nazywa? Zobowiązania. Zobowiązania a nie oni, szalony reporter, chociaż to tam z tym Czarkiem, to oni by nic tam pewnie, le le z lekcji by bardziej szalony, ale Fonfara z Najmanem, no to była bardzo elektryzująca walka. Jednak ten ich spór z kanałem sportowym, tam co się wyda wydarzyło no z, bo tak. z Borkiem Na tym. i z, yy, Stanowskim, z Borkiem też teraz jest z Kuszczakiem, tam ładnie mu dowalił, ale Kuszczak też mu ładnie dopowiedział. Bo Koszak niekiedy... ładnie odpowiedział. Borek wystawia, jest. Się, wystawia się trochę tak, Borek. Trochę Borek... Borek się często tak wystawia. No teraz do... kolejna afera. Z... Wystawia na pustą. Nie? Teraz... Chce zaatakować i idzie kontra ładnie. Teraz o kolejna będzie afera z tym Wasilewskim, z takim promotorem też bokserskim, też tam mocno się wyzywają z Borasem. Więc no, Borek może mieć teraz duże, duże potyczki słowne w internecie. Mhm. Dobra, ale przechodzimy dalej. No tak. Przejdziemy sobie dalej. Eee, czekaj. Tak To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Aha. E, no dobra, to może porozmawiamy sobie jeszcze o e, Delem Alim, e, który miał wywiad u Garego Neville'a ostatnio. E, no i tam e, generalnie powiedział, że... Tak o, przeczytam teraz dokładnie. E, jakby Przyznał się do takich rzeczy, że jego mama była alkoholiczką, że w wieku 6 lat był wykorzystywany seksualnie przez koleżankę swojej matki, że zaczął palić w wieku 7 lat, że też gdy miał 7 lat, został wysłany do Afryki, aby uczyć się dyscypliny, że w wieku 8 lat został zmuszony do handlu narkotykami, że w wieku 11 lat został prawie zrzucony z mostu przez mężczyznę z pobliskiej posiadłości. Nie zdziwię się, jeśli miało to związek właśnie z tymi narkotykami. No i został adoptowany w wieku 12 lat przez rodziców swojego przyjaciela Harego Hickforda. Ale my preferujemy e... czysty sport. No tak. E... Też przyznał, że spędził 6 tygodni na odwyku ze względu na uzależnienie od tabletek nasennych. I wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie zrozumiałe teraz to, że to jak stał się fantastycznym piłkarzem, i jak szybko z tego topu spadł. Ale po prostu zachłysnął się tym dobrem, które miało. Czemu sobie nie było tak? wcześniej. Jak masz 7 lat ciężko jest sobie sobie. Ale nie, pomóc. chodzi mi, jak miał 20-21. Chodzi mi o te lata. Nie? Wiesz co, mi się wydaje, że ja się wcale też nie zdziwię, jeżeli po takim wywiadzie właśnie on zaraz się odbuduje. Bo no takie wiesz, rzucenie ciężaru, powiedzmy, czegoś takiego, yy, może go bardzo mocno, wiesz, zdejść z niego takie... No gościu był na topie, nie, w tym Tottenhamie, przecież to no była tak. jedna z lepszych gwiazd na On był na świecie. wyceniany na około 100 milionów euro no. przecież, tak? No, był bardzo świetnym zawodnikiem, no ale po tym cały czas w dół, Everton, Besiktasz... No, i tak w dół cały czas idzie z tym chłopakiem. No tak. Teraz wszystko wypowiedział, co się działo u niego w życiu. No, i być może to będzie ja punkt tak, że zwrotny Ten karierze. wywiad może też doprowadzić do tego, że może ja coś inni zawodnicy tak. się do tego też Będą pokuszą, Będą otwierać na takie rzeczy. No. Otwierać, bo to jest naprawdę ci zawodnicy, którzy osiągają sukces, też przechodzą przez ciężkie ciężary albo są też wykorzystywani podczas swojej kariery. No tak. Dlatego uważajcie też na kobiety, niekiedy też, bo to jest tak w sporcie. Na, na mężczyzn. Na mężczyzn, też. na wszystko, na to trzeba uważać. Trzeba się ubezpieczać, wszystko dobrze podpisywać, bo naprawdę możecie skończyć bardzo źle. To jest bardzo ważne w, tym, w tych czasach, bo ludzie wykorzystują takich ludzi, którzy są słabi psychicznie, wykorzystają ich i potem kończycie jak ja. Mm. No tak. Ja no ja nie skończyłem e, jeszcze. jeszcze. Jeszcze nie. E... Szkoda chłopaka, bo naprawdę. Był to... No, był, naprawdę wielki potencjał miał ten zawodnik. Zobaczymy, nie? czy się odbuduje, ale myślę, że do tej formy, co wtedy. Ile już ma? 28, 29 lat? 27, 27. lat. No, no to, to jeszcze pewnie ma czas, je, jeszcze ale... ma czas, jak najbardziej. Ale, ale to już jest naprawdę ciężko do odbudowania, mm -hmm. naprawdę. No tak. Nie wiem, może to da mu kopa ten wywiad, czy coś ludziom. znaczy, może pomogą. właśnie będzie coś takiego, że mówię, to. Ta... To jest tak faktycznie, że e, taka presja właśnie, ten te ciężar taki mentalny schodzi. No nie? I, i być może to będzie ten moment, w którym on rzeczywiście się e, jakby od tego uwolni. Ja myślę, że też to pomogą młodym ch chłopakom, <coughs> którzy grają w piłkę, uprawiają inny sport. Tak, i pokazać jeśli... też właśnie, że mając nawet tak duże problemy w dzieciństwie tak, można, można osiągnąć jakby nie patrzeć w wielkie, rzeczy. No, wielkie to by, rzeczy. To by nie mówić, tak? Więc naprawdę niektórzy nie narzekajcie na swoje życie, bo naprawdę ludzie mają bardzo ciężko czy ja uważam, że każdy ma problemy takie jakie ma, i po prostu dla niektórych e, powiedzmy, nie wiem, to, że ma nawet słabe oceny w szkole jest gigantycznym problemem, a dla kogoś jest takie coś, no, no wiadomo, każdy, prawda, każdy swoje problemy mierzy swoją wagą, ale, ale trzeba. Zostawmy, je... zostawmy ten temat, nie jesteśmy żadnymi psychologami, jeśli o to chodzi, więc. Trzeba trzeba e... rozwiązywać te problemy i trzeba pomagać takim ludziom. Jeśli widzicie kogoś, pomóżcie, bo to jest ważne, później chłopak może coś naprawdę osiągnąć i może wam się też oddzięczyć. Tak. E, Walker w Bayernie. Które? Najprawdopodobniej. Który Walker? Kyle Walker. Oh. E, dostało do dogadania tylko porozumienie między klubami, tak naprawdę. E, tam jest, że kontrakt na 3 lata, plus opcja przedłużenia na jeden rok jeszcze dodatkowo. No, on już się już jest, już... E, Między zawodnikiem a klubem, już jest wszystko, wszystko dogadane. Jeszcze właśnie tylko z Manchesterem City musi się Bayern no. dogadać i, i tyle zostanie Bo, do tego. No, go chciały, że odstrzelić. <tryk> Już mu nie pasował, już też ma swój wiek. Kajwalker. nie idzie do Bayernu, no zobaczymy jak tam sobie poradzi w tym mm -hmm. klubie. No tak. E, Luton Town dopina swój pierwszy transfer. A drugi już. Ten Tighty Cząg. taki jest, Chong I oni tam ściągnęli Maxa Aronsa jeszcze z Norwich. Aha, Prawo bo obrońce. tutaj Fabryce Romano napisał, że robi swój pierwszy transfer tego no lata. To on jeszcze Maxa Aronsona z Aha. Norwich. E, 5 milionów funtów plus 5 w bonusach. E... Myślę, że ludzie go mogą znać, tego Chonga z FIFA. W tej FIFA miał kartę 99 strzelania. Tak? No miał taką kartę. To nawet nie wiedziałem. Winter, I też Winter myślę, że jest to rozpoznawalny zawodnik ze względu na swoją fryzurę. Tak, no i to jest taki hulik, nie? No, Jak mnie, nie? tak, racja. E, no to to. E, była też, był też temat e, Tiago Alcantary w Barcelonie, e, natomiast to się kompletnie wysypało ze względu na to, że... Tam się dzieje z pomocnikami, bo tu Tiago, mm -hmm. tutaj... Ale Tiago to... się wysypał w Barcelonie przez to, że... E, Swoją drogą Juan Marti to napisał, że został odrzucony przez Barcelonę tak samo jak inny piłkarz z dużym nazwiskiem, ze względu na wątpliwości co do jego przygotowania fizycznego. Tak, ja po przejściu do Liverpoolu to cały czas te problemy z kontuzjami, więc to wiesz, tak. bierzesz znowu i znowu będzie ci się mhm. leczył. Wydajesz no i też wydaje się, że to jest taki zawodnik, który w 60. minucie zawsze potrzebuje A zmiany. A Barcelona nie? nie może ryzykować brania takiego zawodnika, lepiej wziąć kogoś innego. Tak. A Liverpool Dokładnie. teraz też właśnie, bo tutaj ten Tiago, ten Henderson prawdopodobnie przejdzie mm -hmm. do Al Itihad czy jakoś tak. Al-Itifat. Nie, 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 Al-Itifat. Ale, czy jakoś tak. No jest jeszcze ta jest. z F taka drużyna. No jest no. taka drużyna, tam Henderson i Fabinio do Al Itihad, tam gdzie jest Benzema kantę mm -hmm. ze 40 milionów Fabinio. Więc ja myślę, że dla Liverpoolu jest to bardzo y, dobra okazja do sprzedania Fabinio, no bo w tym sezonie już nie jest ten zawodnik, co przełnił z Monaco. racja. Poza tym jeszcze y, Lois Openda E, za 38 milionów euro plus bonusy e, przechodzi do e, RB Lipsk. No i, i się wydaje się, że jest to gigantyczny transfer. Ja się dziwię innym drużynom, że oni go nie ściągnęli. Racja, racja, racja. Ja na przykład taki openda e, w Realu e, Jeszcze Madry. tylko powiem, że do 2028 roku także przychodzi. W Madryt Nie ma napastnika. Czemu mógłby się nie? spisać. A takie 40 baniek? Nie, był, nie byłby to wielki to problem dla Realu. A nawet w kontekście przyszłości, jakby miał przyjść BAPE. Zawsze 40 Można milionów za y, zawodnika, jest to super rezerwowy. Jeśli tak. dobrze się pokaże, w tym Lipsku tutaj też sezon, <coughs> dziękujemy, Premier League albo tak jakaś jest. Hiszpania. Tak jest. No chyba, że Arabia go skusi. No tak. Jeszcze na koniec y, powiemy sobie też o transferze, w formule 1 natomiast Daniel Ricciardo oficjalnie zastępuje już teraz Nika De Vriesa. No Nik De Vries fatalnie się prezentuje, tak naprawdę w Alfa Tauri prezentował już można powiedzieć. Jeszcze Ale mówi się transferów. o tym, mówi się jeszcze też. Są. Jeszcze są. Dobra. Mówi się o tym, że to jest tak naprawdę sprawdzenie Daniela Ricciardo w kontekście, w kontekście oczywiście przejścia do Red Bulla w następnym sezonie. Ja tak? ci powiem tutaj co ma ten uśmiech, nie? Tutaj, tak jak on będzie jeździł w tej alfie, to tak się chyba śmiać nie będzie. To prawda, to prawda. Natomiast y, zawsze będzie fajnie zobaczyć Daniela Ricciardo. jeździł? tak. Oj, oj, oj. Zawsze, ja uważam, że zawsze fajnie zobaczyć Daniela Ricciardo w stawce nie, no to wiadomo, e, Formuły ja. 1, bo jest to bardzo pozytywny i szybki kierowca. Albo Kubica. To? Kubica. Kubica też bym chciał, to prawda, ale to już raczej już, już za Wszystko jest realne. Nie? Na tym świecie mnie już nie zdziwi. No okej, okay, ale, ale Kubica w Formule 1 to już raczej Naiman? nie ten. E, Najman by się nie zmieścił do bolidu. <laughs> Dobre, Najman byłby, albo ty Najman jako ten dyrektor. Dyrektor? Z Mercedesa na przykład. Ale tam by się działo. Tam panczował Hornera, nie? Łap. Nie, no tak, to prawda, ale no mówię, Daniel Ricciardo zastępuje Nika De Vrisa już teraz, już na następne dwa wyścigi, już na Węgry i na Belgię. Szybko, e... nie? Bo myśleliśmy, że to będzie Tak, myśleliśmy, że to będzie po tej przerwie, to prawda. I, chcieli... I myśleliśmy w ogóle, że Daniel Ricciardo wejdzie za Czeko Pereza do Red Bulla prędzej niż za De Vrisa do Alfa Tauri. Ale to, było no, ale to jest w zasadzie tego... jeden koncert, można powiedzieć, i, i oni udostępnili Daniela Ricciardo właśnie po to. To jest jakby, nie taka. Tak. Tak, tak. Także no fajnie uważam. Czyli Tsunoda ma szansę do Red Bulla? Zobaczymy jak teraz będzie właśnie z Ricciardo, może Ricciardo pokaże jakiś swój niesamowity kunszt i rzeczywiście pójdzie do tego Red Bulla. No było to, byłoby to coś fantastycznego zobaczyć zawodanie Ricciardo w konkurencji Lamborghini w Czeko nadal by miał drugą tę część sezonu słabą, no to może by dostał angaż nie? w tak. Red Bull, nie? Na pewno, jestem jest przekonany, szansa, że nie? nie jest to niemożliwe. Komuś musi się sprawdzić, bo jak tak. zawali sprawę, no to już może być tak, że już go nigdy nie zobaczymy w Formule 1. Ale też tutaj będziemy prawdopodobnie nagrywali podsumowanie tej pierwszej tak. części no tak. sezonu w sierpniu, tam początek sierpnia jakoś, 7-13 tam jakoś będzie, będzie odcinek, tutaj będzie taki pewien fachowiec przyjdzie, bo ja to się nie znam na tych samochodzikach zbytnio. Ja to bym ogólnie zmienił tą Formułę 1. No wiem, Monster traki, dalej tak. transfery. Monster traki. No to tak, zacznijmy od tego, że Musa Diabi przejdzie prawdopodobnie do Aston Villa. E, wiesz co, na żywo, e, sorry, że Ci przerywam. E, Michał Kwiatkowski atakuje właśnie. Papież ty, na... Michał Kwiatkowski, a ja tu mówię o Diabi. No ja wiem, ale Michał Kwiatkowski właśnie e, atakuje na takim Monte konkretnym Casino? podjeździe na Tour de France. Solo idzie i. Zobacz. Miejsce świata. No dobrze, fajnie, nie? No tak. No dobra. To, to ja sobie dobra. już zostawię na tym, bo ty dobra. masz te transfery Oglądaj, także sobie Nie, sobie nie, Tak, Musa Jabi, prawdopodobnie za tylko 35 milionów euro, czy tam funtów, forintów węgierskich, nie wiem. <laughs> forintów węgierskich to by było trochę mało, Nieistotne. Yy, przechodzi, prawdopodobnie przejdzie do Aston Villa i to jest duży cios dla zespołów top 6 Premier League. Tak. Że oni go nie zakontraktowali, mhm. bo to jest świetny zawodnik. A ile milionów? 35 35. Aston Villa naprawdę ma świetny teraz zespół. Paul Torres na środku obrony dołożony. Yy, ten. No właśnie Diabi Mają rewelacyjną pakę. Liga Konferencji będą grali. Więc ja myślę, że Aston Villa może coś w tym sezonie zwojować. Ale też chciałem powiedzieć, że nasz rodak Adam Buxa przejdzie do A. Antalya Sporu, tam, tam gdzie Nuri Sahin jest trenerem. To, jest chyba to Nuri Sahin, który, no, myślę, że dużo osób może znać Nurina Sachina bo grał z Polakami w Borusii Dortmund <coughs> i był bardzo no dobrym tak. zawodnikiem, ale no tam pokrzyżowały mu plany kontu. On chyba w Realu nawet był. No, Nuri Sahin chyba, chyba był w tak, Realu. Tak, tak. Jak dobrze ten, no ale tam mu nie poszło, teraz jest trenerem i tam Kałziński też idzie. Ten, tak, do no. I Adam Buksa tam idzie, ale jest jeden problem. Tam jest ten Wright taki napastnik, który gra dla Stanów Zjednoczonych, na mundialu też strzelił bramkę w ostatnim sezonie chyba 17 bramek, więc Adam Buksa też tam będzie miał problem z graniem, więc no nie wiem, Adam Buksa naprawdę podciągnął w New York Red Bulls? E, t, nie, w New England Revolution, New, New England. a teraz był przecież w Lens tak. W Lens, no, ale w Lens konturze. i on no, po tak. tym transferze ze Stanów naprawdę idzie bardzo słabo, a mówiliśmy, że to będzie y, drugi chłopak do Lewandowskiego, no i niestety. Nie, nie, nie udało się to. Yy, ale też mam taki przykład. Wadi z FOS. Gadnij gdzie idzie? Yy, wiem gdzie. Yy, Jezu, on idzie do. Hajduk <sighs> Split. Tak, tak. Tak jest. Hajduk Split. Czemu go żaden polski klub nie chciał zakontraktować? Nie wiem. A może, wiesz co, mi się wydaje, że tutaj bardzo duże znaczenie miało po prostu miejsce. Może też, miejsce bo tam ładne. Split ładnie. to jest piękne miasto, fajna także jest, też. jest przepiękne miasto, I tam Iwan także... Perisic też może dołączyć do tego Hajduka Split. Aha, Iwan Perisic, no. Iwan Perisic, no, wiesz, no. tam naprawdę y, fajna, fajna paczka się szykuje. Ale idzie kwiato, 20 Ale czy... A my jeszcze, ty, my ma. nie powiedzieliśmy jeszcze o Grzegorzu Krychowiaku. A, racja, będzie grał y, pod y, Czesławem Ichniewiczem. Tak, z, z, zwojował go. tak. Do siebie, będzie teraz zwerbował. Ale tam 100%, 100 ta drużyna będzie turbodefensywna. Oni będą grali na 10 obrońców. To tak będzie. To jest 100%. No, ale to nie jest żaden potentat tej ligi. Także, a wie. jeszcze też fajny tutaj do Polaków, Dawid Juraszek. Myślę, że każdy zna tego zawodnika, lewoobrońca, który nam fajnie pokrzyżował plany z Czechami. Za 14 milionów idzie do Benfica. I pa jak Czesi fajny produkują transfer, lewego obrońca, a my nadal gramy Puchaczem, Karbownikiem, Wawrzyniakiem, Beniszem, Wójtkowiakiem i mam dalej wymieniać tych amatorów? A tutaj chłopacy zamiedzy za no, mają, mają towar. Mają towar, mają zawodników do grania. My nie mamy lewego obrońcy, oni wyprodukowali Dawida Juraszka. My nic nie mamy nadal w tej kadrze, ale poczekaj, bo ja tu coś jeszcze mam ciekawego. No bo już godzina 15 prawie no, nam to, zleciała, także musimy to trochę. Czas. I tak, Bonucci w Lazio. Może być. A, bo Bonucci'ego w ogóle wysłali do rezerw, nie, nie jedzie jest, na obóz nie, nie i tak dalej. Obóz. I w ogóle jest tak. wystawiony na Ale sprzedaż. Ale wiesz ja się nie dziwię. On w tym, z, z skutkiem sezonie, w tym sezonie już dużo nie grał, więc nie idzie do tego Lazio. Może Sari go odbuduje jeszcze. To jest 36-letni zawodnik. Chociaż ja bym go widział w MLS-ie. Jeszcze ten duet tak. Kielini i Bonucci, jeszcze raz bym to zobaczył. Albo na przykład y, Bonucci i Ramos. A Ramos, a jeszcze o Ramosie. Miami. Ramos nie idzie do Interu Miami, do Flamengo. Do Flamengo. No. Też ciekawy kierunek. No ciekawy. Flamengo, tam Felipe Luiz, Dawid Luiz. Przecież tam był ten. Nasz Polak. A to nie, we Fluminense chyba. We Fluminense. We Fluminense. Chyba, no. to, to mi się pomyliło, dobra, to nieważne. No i to chyba na tyle. nie? Już więcej nie mam no tak. żadnych informacji ciekawych. Nie? No dobra, to dziękujemy Wam za dzisiejszy e, odcinek. E, zachęcamy do łapkowania, komentowania, subskrybowania i dzisiaj ja to powiem. E, jeżeli e, co? obejrzeliście do końca, no to może napiszcie w komentarzu. Adam Buksa. Nie No Adam Buxa, No Adam Buksa, czemu nie? No dobra, mogli dać tego, Kulesza. O, no dobra. Cezary Kulesza, niech no. będzie. E, to nie będzie Cezary Kulesza. No i tak jak mówię, dziękujemy Wam bardzo. E, życzymy miłego weekendu i wszystkiego dobrego. Także. Masz jeszcze coś do powiedzenia? A, jeszcze tutaj krótki kącik informacyjny. W następnym tygodniu na weekend będzie film z Fame Friday Arena yy, w niedzielę. Nie, w, w piątek to jest. W piątek, czyli no, w sobotę, raczej to nagramy i w sobotę będzie podsumowanie tego. Za dwa tygodnie prawdopodobnie y, będziemy robili live'a, ale to jeszcze będziemy was informowali. Zobaczymy, nie chcemy też zapowiadać, ale że już tam ciemno, y, nie mamy jeszcze ale dokładnie żeby, sprecyzowanych planów, ale, ale żeby są już, w planie różne rzeczy, tak, także... Y, będzie, będzie live z początku sezonu, musimy tutaj obgadać, że już zaczną się Pracja. ligi, ekstra klasa, te patałachy będą grały niektóre, e, zobaczymy e, jak e. E, chrobry... Jak Rakusie poradzi w dalszych tych kwalifikacjach? Tak jak polskie drużyny, właśnie w eliminacjach. Tak, to zobaczymy i to na pewno też będziemy omawiali. Na pewno okienko transferowe zrobimy, ale to już na sam koniec okienka to podsumujemy tak. to. Na pewno z tego będzie live. No i tak jak mówiłem wcześniej, jak gadaliśmy o Danielu Ricardo. Za 3-4 tygodnie będzie to podsumowanie Formuły 1, tej pierwszej części sezonu, ale to już beze mnie. Tu będzie, będzie gość, możecie go pamiętać, bo już tutaj raz był na kanale przed tak sezonem. Jest. Będą tutaj z Oskarem, będą. I tutaj robili robotę. Ja o samochodzikach się nie wypowiadam i tyle. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Miłego weekendu i uważajcie na siebie. Siemanko. Siema.